No, witajcie, witajcie. Dziś nagrywamy równanie okręgu, powtórka przed maturą, także narysujmy sobie fajny tutaj okrąg, bo bez niego no to no, nic nie jest bez niego. Tu sobie narysujemy to. Tu będzie to. Podpiszmy. R, tak, wiadomo. Na razie nie musimy przyjmować żadnych wartości dla tego. Średnicy, to jest nieważne. Tu sobie bierzemy tak jakby długości. Jest bardzo proste. Teraz podpiszemy sobie na przykład, no nie wiem, A. Tu podpiszemy B. Teraz tu podpiszemy X, a tu Y. I teraz tak, R kwadrat. To x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu. I teraz tak, skąd to się wzięło? Pewnie pytać tak, że mamy tą długość tutaj, o, i ją podnosimy jakby do kwadratu, a tu mamy też dwie odległości, które jakby też podnosimy do kwadratu, i te odległości są, można powiedzieć, składowymi, czyli powiedzmy, jeżeli mamy inny układ, jeżeli mamy taki fajny wektor, to mamy składową x i składową y. No to wiadomo, tak? No i tu mamy sobie równanko, no i jest fajnie, no to cześć.